Dzień dobry, Kasia Figura z Figura Media. Witam w kolejnym odcinku programu Kto to kupi? Rzecz o budowaniu marki, promocji i sprzedaży. Dziś moim gościem jest właściciel Bistro Powiedz Cześć, Wojtek Kuźma. Cześć, dzień dobry. U Wojtka jestem już drugi raz, ale to jest drugi zupełnie inny raz, bo dwa lata temu, kiedy go odwiedziłam w Bistro Powiedz Cześć, to bistro mieściło się w zupełnie innym miejscu, miało zupełnie inny wystrój. No i założenia były też może nieco inne. No tak. A teraz Wojtek, opowiadaj, co to jest Bistro Powiedz Cześć, dla kogo ty jesteś i gdzie jesteś? Na pewno zmieniliśmy miejsce. To jest taki nasz największy tutaj plus. Przenieśliśmy się bliżej Starówki, bliżej parku. Mieścimy się w historycznym miejscu w budynku Kropli Mleka na Piłsudskiego 1. Nieopodal największego parkingu Zamościa, opodal parku. No i jesteśmy tutaj już półtorej roku. Troszkę się pozmieniało, zmienił się wystrój, nazwa została ta sama i kuchnia została ta sama, więc dalej w tym samym polskim kierunku. Powiedz, co oferujecie właśnie, co to za kuchnia? Tak jak i w tamtym miejscu pozostała kuchnia polska, taka tradycyjna polska kuchnia, schabowy, mielony, flaczki, wszystko takie typowo tradycyjne potrawy. Czy ciastka są u Was? Są, też, pieczemy. Pieczemy, co na co któryś weekend przygotowujemy sami ciasta. Więc trochę moja mama piecze, trochę teściowa, trochę sami, więc czyli można... wszystko jest tak jakby własnoręcznie tak, wszystko robione. Jest tak, wszystko jest własnoręcznie, wszystko jest przygotowywane na bieżąco, więc ten czas oczekiwania troszkę jest dłuższy, ale tu już mamy pewność, że to ten danie jest przygotowane specjalnie dla Ciebie. No dziękuję bardzo. I dla Ciebie, tak, drogi widzu. Ciebie. Wojtek, co oprócz restauracji oferuje Bistro Powiedz Cześć? Szeroki zakres wszystkiego, co związane z gastronomią tak naprawdę. Od przyjęć okolicznościowych, jak małe wesela, jak chrzciny. Do ilu osób? Mieścimy tutaj, nasza główna sala mieści około 44 osób. To już jest tak komfortowo. No, myślę, że weszłoby więcej, ale tak 44 to jest komfortowo. Mamy też dużą, drugą, mniejszą salę na mniejsze, bardziej klimatyczne przyjęcia. No to tak już 12-14 osób mieszczą te sale. Czyli w sumie około 60 osób, gdyby ktoś chciał dwie salki wynająć, tak? Tak, jesteśmy w stanie zmieścić około 60 osób na raz. Jakie wydarzenia się tu odbywają? Komunie, chrzciny, tak? Komunie, chrzciny, no każde tak naprawdę przyjęcie okolicznościowe, od urodzin, wesela, no mieliśmy wesela nawet z DJ-em tutaj, były tańce do białego rana, mieliśmy urodziny, jesteśmy w stanie wszystko zorganizować. Co oprócz eventów tych na miejscu tutaj? Wyjazdowe, cateringi. Cateringi obsługujemy nawet do 100 osób na raz. Obsługiwaliśmy dla Urzędu Miasta, dla Urzędu Wojewódzkiego. Tam po 70, po 80 osób jesteśmy w stanie to organizować. Grille wyjazdowe, nie wiem, też mieliśmy wesele, które organizowaliśmy u Państwa w domu. Więc tak naprawdę szeroki wachlarz usług. Można też u nas zamawiać na dowóz, jak najbardziej dowozimy w obrębie Zamościa. Bodajże od 30 zł można już zamówić u nas z dowozem gratis, bezpłatnym. O 13, 14 kończą się posiłki, więc czym szybciej ktoś zamówi... Aha, czyli trzeba po prostu sobie zarezerwować tak jakby jedzenie, tak? Na tak, dlatego że danie dnia, czy ten lunch dnia przygotowujemy w określonej liczbie posiłków. Nie przygotowujemy tego też jakiejś dużej ilości, żeby to było świeże, żeby to było... na bieżąco tak naprawdę, więc zdarza się nam o 11, 12, 13 już, że po prostu nie ma. Zapraszamy wtedy naszych gości na dania z kawy. Więc czym prędzej, 9 otwieramy telefony, otwieramy komputer, wybieramy, można składać zamówienie. Składamy zamówienie. Tak. Powiedz Wojtek, oprócz obiadów, bo też macie chyba śniadania teraz. Tak, ofercie. Tak. Jako jedni tak naprawdę z nielicznych tutaj restauratorów na terenie jedni Starego Miasta. Z pierwszych. Zaczęliśmy tutaj śniadania od godziny 9. Mamy ofertę śniadaniową. Myślę, że bardzo fajne, przystępne. Co można zjeść na śniadanie u Was? A na przykład polnego bochen. No proszę bardzo. Na przykład. Polny bochen. Tak.
Maślane pieczywo, dwa jajka sadzone, pieczarki z cebulką, chrupiący bekon, parmezan, świeże warzywa za 35 zł. W zestawie już z kawą lub sokiem. Więc myślę, że jest fajna oferta. Mhm. Bardzo się to przyjęło, bardzo się przyjęło. Czyli jesteście pewni, od godziny 9 można przyjść zjeść śniadanko? Punkt 9. Parkujemy samochód na naszym prywatnym parkingu. A no właśnie, to też tutaj przy budynku, tak, prawie pod samymi drzwiami i zapraszamy o 9. Wojtek, program jest o budowaniu marki, promocji i sprzedaży, więc teraz przechodzimy płynnie z oferty do promocji tej oferty. Jak się promujecie, gdzie się promujecie, gdzie można Was spotkać, jak można Was znaleźć? Facebook. Facebook to jest taka podstawa nasze media do pokazywania się, udzielania się. Można nas znaleźć na naszej stronie, tam też można składać zamówienia na powiedzcześć.pl po prostu. Facebook tak samo, powiedz cześć. Instagram, wchodzimy z TikTokiem powoli, więc szeroko reklamujemy się, gdzie tylko można. Mhm. Czy korzystasz z płatnych reklam też, oprócz organicznych tych zasięgów? Tak, tak. Raz na jakiś czas, kiedy jest jakieś takie szczególne wydarzenie, które naprawdę już wtedy... No, na przykład, szczególne. No właśnie, jakie to szczególne wydarzenie? Mieliśmy tutaj właśnie to w styczniu takie fajne przyjęcie urodzinowe, kiedy specjalnie dla naszych gości przyozdobiliśmy odpowiednio salę, gdzie był fotograf, porobił nam zdjęcia, gdy to już było tak ukierunkowane, żeby można było fajnie to pokazać, no to wtedy ustawiłem już właśnie ten post sponsorowany, żeby dotrzeć do szerszej publiczności. Mhm. Tak. A powiedz, jakie kwoty przeznaczasz na reklamę? Na jednego posta to jest na 5 dni, na 7 to jest 50, no 10 zł dziennie, o, że tak powiem. Tak, robimy takie posty 5-7-dniowe. Czy uważasz, że przynosi Ci to jakąś korzyść, że to się przekłada jakoś na klienta, na rozpoznawalność i tak dalej? Przekłada się to na budowanie marki, to jest na pewno. Przekłada się to na zwiększony zasięg, bo widzimy, że jednak więcej, do większej ilości osób to dociera. Przekłada się to też na obserwacje i polubienia naszej strony. Obecnie już przekroczyliśmy 4000 obserwujących. Jak na Zamojską gastronomię w tak krótkim czasie jest to dosyć sporo, bo działamy lekko ponad 2 lata, no 4,5 tysiąca chyba tam prawie dokładnie, no to jest już jakiś wynik. Tak? Jest to dobry wynik. Tak. Mhm. Więc ciężko na tym pracujemy, żeby jednak się pokazywać, udzielać. Co według Ciebie oznacza hasło dobra marka? Bo powiedziałeś, że reklamy pomagają Ci budować markę. A czym według Ciebie jest dobra marka? Myślę, że tym rozpoznawalnością, tak? Że nasi goście są świadomi, że przyjdą do nas tutaj i mają dobre, świeże jedzenie, że przyjęcie będzie zorganizowane w taki sposób, jak oni sobie tego wymyślili, życzą, wyobrazili sobie to. Spełniamy ich oczekiwania, bardzo profesjonalnie staramy się do tego podchodzić. I myślę, że to jest takim wykładnikiem dobrej marki. Wojtek, czy oprócz social mediów korzystasz z jakiejś innej formy reklamy, promocji? W tym roku nie. W tym roku skupiliśmy się bardziej na social mediach. Na Instagramie, na Facebooku. W zeszłym roku tak, mieliśmy billboard swój, mieliśmy reklamę w radiu. Wydrukowaliśmy też parę ulotek, więc tak, jak najbardziej tak. W tym roku przerzuciliśmy się tylko i wyłącznie na taki rodzaj promocji. No i obserwujemy skutki. Patrzymy, analizujemy, jak to wygląda tak naprawdę finansowo. A powiedz, bo temat ulotek mnie interesuje. Powiedz mi, co robiłeś z ulotkami? Czy one po prostu były u Ciebie i sobie goście mogli się częstować tymi ulotkami, czy jakoś je kolportowałeś gdzieś tam? Tak. Część ulotek leżała u nas tutaj w restauracji. Część ulotek przypinaliśmy po prostu do naszych wyjazdowych toreb. Czyli jak tam jechała nasza dostawa, przypinaliśmy. Część rozsyłaliśmy po biurach, część wrzucaliśmy do skrzynek. Wojtek, jesteś w nowym miejscu, już półtora roku, tak? To teraz powiedz, jakie zauważasz różnice w byciu tam, bo byłeś w galerii Rewia na Lubelskiej i teraz jesteś bliżej Starego Miasta. Czy to wpłynęło na plus? Jak są Twoje odczucia? Myślę, że na plus. Przeszliśmy tak jakby do kolejnego poziomu. Tam na troszkę był inny wystrój, na coś innego mogliśmy sobie pozwolić. Tam był bardziej pastelowy wystrój.
troszkę na organizację przyjęć, do innych gości docieraliśmy. Inną mieliśmy grupę docelową troszkę. Tutaj się zmieniło dużo. Tutaj się zmienił, zaczynając od takiego wizualnego wyglądu, czyli zmiana kolorystyki, zmiana podejścia. Logo zmieniliście też? Logo tak, zmieniliśmy brand, żeby jednak to troszkę odświeżyć, bo jednak, jak wszyscy mówią, co 3, co 5 lat trzeba ten brand zmienić, ten wygląd, trochę kolorystykę, więc my też do tego się skłoniliśmy. Wystrój. Troszkę podeszliśmy do lokalnych tutaj naszych artystów. Agnieszka Holonka bardzo nas tutaj wspiera swoimi obrazami, więc część tutaj u nich jest. Pozdrawiamy! Tak, Agnieszkę. Też mam w domu Agnieszki obrazy. To teraz mi jeszcze powiedz, Wojtek, skoro jesteś przy Starym Mieście, tak naprawdę prawie przy Rynku Wielkim, czy zauważasz taką różnicę w związku z tym, że Rynek Wielki to też takie centrum spotkania ludzi wielu, prawda, i turystów, i mieszkańców, bo odbywają się różne imprezy. Czy to ma jakiś wpływ na ilość gości twoich? Tak, to ma duży wpływ na ilość gości i zróżnicowanych gości. Tak naprawdę docieramy do turystów. Jesteśmy tutaj po drodze od tego właśnie dużego parkingu zamojskiego. Część turystów zapraszamy do siebie. Część wyszukuje nas właśnie przez Facebooka i przez Google i widzimy bardzo duży na tym potencjał, że jednak tych turystów u nas jest. Tam się nie udawało w galerii ściągnąć, no bo jednak byliśmy na obrzeżu, tak? Jednak byliśmy troszkę dalej. Tutaj współpraca z przyjacielami od Meleksów, którzy nam podjeżdżają tutaj z turystami. Super! Tutaj jest też trasa taka inna, troszkę turystyczna, że nie wiem, jak do parku turyści nasi chodzą albo to zachodzą. Widzą jednak, widzą, że jesteśmy i nas odwiedzają. I korzystają. Tak, to jak najbardziej. Super. Wojtek, w jakich godzinach jesteście otwarci? Zaczynamy śniadaniami od 9, tak jak wspomniałem. W tym roku jeszcze godzina 17, 18. Weekendy wydłużamy nawet do 19 godziny. Mhm. Na przyszły rok planujemy już całkowicie wydłużyć godzinę, myślę, że tak 22, ale wiąże to się z organizacją ogródka. Mhm. Ogródek od strony tutaj parku będzie bardziej kameralny, będzie tak odsunięto tego tłumu z giełku całego miasta, więc myślę, że do 22 wydłużymy godzinę pracy. Właśnie pytam o to dlatego, że właśnie jesteśmy przy Rynku Wielkim tak naprawdę i to wieczorami, zwłaszcza w weekendy, ten jakby ruch się wzmaga. Tak. A jednak jesteście póki co do godziny 18, tak? Czyli planujesz... Jeszcze w tym roku tak. No jest to związane z budżetem, tak? Z sytuacją, która tu się dzieje w naszym kraju. I na razie sobie nie jesteśmy w stanie pozwolić na taki szerszy ogródek, jakbyśmy chcieli. Ale myślę, że na przyszły rok już zaplanujemy, no bo widzimy potencjał i potrzebę, tak? Że jest jednak to, jest ta potrzeba zorganizowania tego ogródka na zewnątrz. Wojtek, zadam Ci na zakończenie programu, tradycyjnie już, jak to w moim programie chyba, pytanie o marzenie zawodowe. Już jedno z Twoich marzeń o rozwoju, o zmianie lokalu zmieniło się i teraz czy masz kolejne marzenie, czy znowu coś będziesz poszerzał? Mów śmiało. Myślę, że w miarę szybko spełniło się to moje marzenie o trochę zmianie wizerunku, zmianie lokalizacji, no bo od naszej rozmowy minęło 2 lata, tak. Więc myślę, że tak pół roku po naszej rozmowie my podjęliśmy decyzję o przeniesieniu się, zmianie lokalizacji. Najmniejsze, najszybsze marzenie, ogródek. Właśnie, to jest taki na razie priorytetowa sprawa, którą chcemy rozwijać. Z większych, no jednak tutaj. Cały czas skupiamy się na tym nowym miejscu. Na razie nie myślę o niczym więcej, wystarczy mi to. Całe siły, wszystko jest skierowane w to miejsce, żeby jednak to usystematyzować, tak, żeby to weszło już na swoje właściwe tory. Tak. Chociaż jest ok, cały czas działamy w tym samym zespole, który działaliśmy od tamtego czasu, prężnie, z super dziewczynami, które naprawdę dają radę, wspomagają nas ile tylko mogą, mają sił. I myślę, że to się sprawdza. Obraliśmy dobry kierunek i starczy nad tym czuwać, robić swoje tak naprawdę. W
Facebook nam się rozkręca, Instagram nam się rozkręca, TikTok zaczynamy nagrywać filmy, więc do przodu. Jak najbardziej jest do przodu. No to ja Ci tego ogródka wymarzonego życzę, żebym mogła się napić w chłodzie parkowych drzew, tak naprawdę tak. Już, prawda? Tak, jakiegoś chłodnego piwka latem. No i do zobaczenia w bistro. Powiedz cześć. Do zobaczenia. Pa, pa.